Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto i znowu Stoneshard. To już nasze drugie spotkanie. I dzisiaj chciałbym zaprezentować wam Jonę. Czym Jonę? Jonę, nie wiem jak się czyta. Ale ogólnie mówiąc, dzisiaj bawimy się w maga. Tak więc zaprezentuję wam oczywiście tajniki magii ognia, magii ziemi. Różne rzeczy, zobaczymy ile uda się przeżyć, żeby nie było standardowo permadef. Więc jak nam zginie, to kończymy przygodę z nią i zaczynamy oczywiście inną postać, ewentualnie z czasem będziemy może powtarzać i próbować osiągać jak najlepsze rezultaty. Oczywiście na razie chciałbym zaprezentować wam właśnie różne style gry i w ogóle opcje, po czym dopiero będzie tak prawdziwa decyzja, czym gramy, kim, pod co i w ogóle. Jej moc 2, do mocy magicznej za każdy opanowany czar, czyli na razie mówiąc, im więcej czarów znamy, czyli skilli z kategorii magicznych, tym no nasza magia jest potężniejsza. Tak więc bez większych cergieli bierzemy ją. Interesting. Anyway, enough pleasantries. No, nie w sumie. Mógłbym tu dalej trzymać to wszystko, nie ukrywam. Ale czy jest to tak szczerze sensowne? No w sumie mógłbym dalej trzymać dialogi. Te konkretnie znacie, co bierzemy. I oczywiście standardowe takie schematy, jak za każdym razem na początku. Mówię, że to się w pierścieniu, bierzemy. Do zobaczenia. No, i jako, że gramy tak jak gramy, to chciałbym przygotować wszystko. Czyli standardowo sygnet. Na broń kij, bo w sumie nie mam nic lepszego od tego kija. On też wcale taką złą broń nie jest. No i zajmijmy się zdolnościami. No, magia ziemi i magia ognia, piromancja i geomancja. Jak zwał, tak zwał. W geomancji mogę powiedzieć tyle. Na początek mamy dwie umiejętności, które żadna w moim odczuciu nie jest jakaś super potrzebna na początek. Ale mamy runicznego głaza, no i mamy kamienny pancerz. Kamienny pancerz super, jeśli mam zamiar być blisko, no ale jako mag raczej staralibyśmy się no unikać bliskiego kontaktu. Magia ognia, ognista zasłona. Inaczej mówiąc, super potężny atak, podstawa wszystkiego. No i drugą zdolność, którą możemy tutaj wziąć, to pierścień ognia, jednak ze względu na to, że no, ma długie odnowienie i nie ukrywam, nie jest najpotężniejszy na początek przynajmniej. Wezmę tego runicznego głaza. Więc tak się prezentuje nasza postać. Teraz tylko trzeba pozbierać zlecenia. Tych zleceń tak naprawdę nie będę brał za dużo, biorę tylko póki co od kowala, bo akurat on ma proste. Dodatkowo może od kupca, bo jeśli się nie mylę. O! Nie ma kupca. A to ciekawe. Cóż, skoro go nie ma, to nie weźmiemy jego zadania. Okej, to w takim razie jeszcze zadań tylko od zielarza na zbieranie roślinek. Bo niby jeszcze jestem, wiem, że jakieś tam powiedzmy inne, no ale z niedźwiedziem nie ma co zadzierać, powiem tyle. A te dwa na zasadzie najstarsze szable i tasaki. No i tutaj znajdź wymagane zioła. Nie jest to trudne nic, tak szczerze, więc to możemy wziąć. Zerknijmy na mapkę. Jesteśmy tu. I dwa pola z drogą. Dobra, pójdziemy najpierw na właśnie te pola. Później może skręcimy w las, zobaczymy jak będzie. Oczywiście podstawowy cel na starta to znaleźć coś, co da nam wystarczający zarobek. I dobra, co jest potrzebne do tych ziół? Agrymonia, poboczniak, tymianek, mięta. Agrymonia, tymianek, pobocznik, mięta. Okej. Okay. O, już królik jakiś uciekł. Więc już, standardowo. O, jest. Ach, bandyta. Dobra. Dwóch bandytów i głaz. Robimy tak. I dobra. Czekamy. Strzał z głaza. Strzał w sumie z ognia. Kolejne głazy. I teraz mając bonus od dwóch głazów, proszę. Tracimy energię, ale mamy dosyć mocne bonusy ogólne. Zobaczmy, czy zadziała. No niestety. To się mówi, że możemy zaraz spaść przez to delikatne problemy, które mnie tu spotkały. Chociaż udało się mimo wszystko zwyciężyć. Tak więc teraz tylko zobaczmy jak jest z postacią.
nieco... O, okej. Okay. Obrażenia nie są aż takie złe. Ból do opanowania. A, tak naprawdę po prostu teraz tylko to jest kwestia tego, żebyśmy to jakoś przeżyli. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakieś rośliny, które by trochę pomogły. A, nie. Niepotrzebny. Pomocznik w sumie jeden można użyć, jako że w sumie roślinki póki co łatwo znaleźć, a nie są jakoś szczególnie potrzebne do innych rzeczy. Dobra, teraz jeszcze pozwólcie, że szybko zobaczę. Agrymonia, poboczniak, tymianek i mięta. Mamy póki co chyba tylko poboczniaka z tego wszystkiego. Tak. Więc nawet nie wiem, czy jest sens jakoś tak wielce myśleć o tym, żeby zbierać to wszystko. Na razie lepiej właśnie by było zbierać tylko to, co na pewno nam będzie potrzebne. I znowu królik. Nie ukrywam, nie potrafię jakoś tak polować na te zwierzęta płochliwe. Ale dobra. Jesteśmy teraz w tym miejscu, to w sumie najlepszym wyborem chyba byłoby pójść właśnie na pola zwykłe, ale ja wiem, jak jesteśmy już przy tej krawędzi, to tak. No i jak możecie też słyszeć albo właśnie nie słyszeć dalej, niestety nie ogarnęłem za bardzo żadnej muzyczki. To po prostu mi podpasowało. O, jest Agrymonia do Stone Sharda, dlatego też. No jeszcze ten odcinek musicie przeżyć bez niczego. Dobra, może się uda. Okej. Nie była to najlepsza decyzja, ale proszę. Przy użyciu tego głaza udało się na szczęście wyeliminować królika. Tym samym mamy delikatne mięso. Fajne, bardzo fajny przedmiot, czym w sumie pożywienie. Jedyne, co mogę tak naprawdę powiedzieć o tym, to... Aha. No, właśnie przy użyciu tych kamieni można łatwo króliki chyba niszczyć. No, trzeba oczywiście ugotować, zanim będzie można zrześć. Łopian był potrzebny. Nie, łopian nie był potrzebny, więc bierzemy dla siebie. Ewentualnie trójliść, lulek czarny, łopian. Chociaż tyle. Okej, okay, kolejny królik. Niszczymy głaza i mamy kolejne mięso. No proszę, proszę, kto by się spodziewał, że króliki tak łatwo tym jednym głazem można niszczyć. Nie, nic z tego tutaj nie jest na obecny moment potrzebne, więc... O, jest królik. Mnie nie zauważył, no ale teraz niestety. Oczywiście niszczymy głaza. Królik se padł. Jak tam z ekspami? No za królika chyba jest po jednym, więc... No odpiszę, że po jednym, więc... Dużo to nie pomagało. Mięta pieprzowa, super. I teraz potrzeba jeszcze nam tylko... Janku? Chyba tak, chyba tylko tymianek. Zobaczmy. Okej, okay. Mięta, agrymonia, rabarbar, mak... Tymianek, no i poboczniak. Czyli tak, jeszcze jeśli znajdziemy tymianek, bo jeśli się znowu nie pomyliłem, a niestety mogę się mylić, bo tak trochę... No rozkojarzony jestem tym... Wróciłem do nagrania podawnym po dosyć długiej przerwie maturalnej, więc rozumiecie. Dobra, i mamy tymianek. Dobra. W takim razie... I... O, króliku. Mamy skóro. Szyb. Był to jakoś potrzebny? Czy nie? Zmiana poziomu zatrucia. Oha, czyli trochę zatrucia, ale odporność na krwawienie fizyczne, dobra. Agrymonia. No, moim zdaniem jest bardzo potrzebna, więc to akurat wezmę. I tak, teraz tylko pytanie. My jesteśmy bodajże... Tu? Chyba. Dobra, jeśli chcę wrócić do miasta. A właśnie, mamy rękawice? O, no mamy. To muszę teraz coś sprawdzić, bo słyszałem, że ponoć jak się ma rękawice, to właśnie można zbierać pokrzywy bezproblemowo. A proszę, proszę. Faktycznie. Dobra. W takim wypadku udało się tyle. Zobaczmy, jak tam głód. Pragnienie 12% głodu, 19% pragnienia. No, czyli... W sumie głód już nie jest problemem. I tak, teraz zobacz, trzymam tutaj coś, co można zeżreć bezpiecznie. Oczywiście ser, ale... Czy ja wiem? Nie, jeszcze sera nie będę jadł. Moim zdaniem trochę zbyt cenny na to, żeby go marnować przy pierwszej okazji. Okej, korzeń umysłu. W sumie mówiłem, że nie będę za dużo tego gromadził, bo tutaj proszę. Nadal zbieram wszystko, co istnieje.
Chociaż spokojnie, nie ma co się przejmować. Za niedługo sprzedamy to handlarzowi. Dobra, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z tym, co kojarzę, w sensie gdzie jesteśmy, co i jak, to idąc do góry powinniśmy zaraz dojść do lasu z drogą. Chociaż tak naprawdę nie będę tam właził, bo pójdziemy tu, tu i tu. I chyba się pogubiłem. Tak. A nie, dobra, jednak jesteśmy we wiosce. Więc brawo ja. O dziwo, dobrze kojarzyłem, gdzie jestem. Dobra. Halo, gościu. Dobra, zlecone przez ciebie zadanie zostało wykonane. Dobra robota, zaraz ci przygotuję trochę monet oraz mój podarunek. Zobaczmy. Ekstrakt ziołowy. Czyli się zatruwamy, żeby usuwać ból i się lepiej leczyć. I stabilizator. Dobra. Dzięki. Zdaje się, że takie rzeczy, które moim zdaniem są dosyć przydatne. Teraz właśnie jeszcze, jak tam z widzianym pierścionkiem. Nie jest to nic szczególnego, ale dobra. Dobra. A właśnie w sumie, póki już tu jesteśmy, to mogę posprzedawać trochę tam różnych właśnie roślin. Chociaż czy jest sens? Wiadomo, w sumie mag, bo tak trochę szkoda mi go nosić. Zwój identyfikacji. Zwój oczyszczenia, jaki mamy? Zaklinania, okej. Okay. Czyli mógłbym swoją laseczkę ulepszyć. Skrzyp. Nie. Skrzyp moim zdaniem jest zbyt przydatny, żeby go usuwać. Pokrzywa. Dobra. Nie. Nie będę tu nic sprzedawał za bardzo, jednak. Okej. Okay. W takim razie kierunek karczma. I tam rzecz jasna, pierwsza sprawa, to przydałoby się no ogarnąć jakieś takie, powiedzmy, bardziej zaawansowane rzeczy, czyli usmażyć mięso, które mamy, coś tam zjeść ewentualnie. I uwaga, uwaga, delikatne mięso, ile jeszcze tego mamy? Dobra, dwa mięsa. I okej. Okay. Nie jest dużo warte, no ale moim zdaniem zawsze to jest fajne, przynajmniej. No, brawo. I dobra, zjadamy. I jako, że się przeżarłem, to mam tutaj takie dodatkowe rzeczy. Nic wielkiego, ale okej. Okay. Dobra. Mam trochę pytań. Chodź mi owsi, co się dzieje? Dobra, co sprzedajesz? Zobaczymy, za ile można sprzedawać mięso. 18. Nie ukrywam, nawet sporo. Więc ser za ile? Za 9. W takim też wypadku, skoro już tu jesteśmy, to sprzedam tak ze dwa kawałki tego mięsa. I co by tak wziąć ze sobą? Wiem, że może to być nieopłacalne, ale wezmę już na przyszłość kiełbasę. Ona będzie na krytycznej sytuacji, jak będę gdzieś w jakiś dalekich, dalekich podziemiach i po prostu nie będę miał jak w ogóle się zatrzymać, nawet na chwilę. Po to wszystko i w ogóle. Dobra. Zapisywanie gry zbyt dużego sensu moim zdaniem nie ma, patrząc na fakt, że gramy na permadef. Okej, okay, kowal jeszcze nie poszedł spać. Pokaż mi swoje towary, standardowo sztylecik. Dobra, czyli cepa to nie do niego. Tutaj mamy wzmocnioną laskę, strasznie drogie, niestety. Nie sądzę, żebym miał cokolwiek, co teraz było odpowiednie do moich potrzeb. Zobaczymy, czy ten od drewna będzie coś posiadał. Może jest właśnie szansa na to, że u niego dostaniemy jakiś tam inny kij. Okej, dobra, standardowo. Co sprzedajesz? Sporo strzał. No i kusza, jak widzę. Kusza z klamrą, nieźle. I mamy tu coś, laska pielgrzyma. Nie ukrywam, fajnie byłoby posiąść taką broń. No ale co tu zrobić, nie stać mnie. Dobra. W takim wypadku cep chyba skupuję za tyle samo, to tam nie ma różnicy. Tyle to, nie wiem czemu tak, ale dobra. Zostawię. Pierścień w sumie chyba powinienem znaleźć do kowala, ale już składa po prostu czas na to wszystko. Cześć krawiec, tak, będziesz marudził na to, że kobieta, jakiś problem. Dobra, fajnie. Gdzie to jest skóra królika? 16, niewiele, ale wiecie, no, dla mnie tak sporo.
I przy okazji, jak już tu jesteśmy, warto byłoby może zobaczyć, czy nie oferuje czegoś lepszego od rzeczy, które posiadamy. Dobra, więc nasza zbrojka posiada takie funkcje. Ej, zapowiada się, że za bardzo szybko nie znajdziemy tutaj nic lepszego. Chyba, że jakiś kaptur lepszy. W sumie są lepsze, no ale... Ja wiem. Strasznie to drogie, więc... O, szpiciaste buciki i jeździeckie buty. Odporność na obrażenia w sumie większe. Odporność na obrażenie większe, generowany hałas podobny. Czyli te jeździeckie buty na pewno mogą być. Mhm, tutaj hałas większy niestety. Ale buciki też dosyć dużo bardziej fajne. Skórzane buty. W przeciwieństwie do tamtych już też drogie, większy hałas. Czyli ma mniejszą redukcję hałasu. Wiecie co, kupię. Aż szkoda po prostu byłoby ich nie brać. Może po prostu, jako że gram magiem, się posiłkować każdym chyba możliwą... No opcją, niestety za dużo ich nie ma, jeśli chcę pozostać... No w klimacie magów. Samo rękawice to nie ma co zmieniać, dobra. Idziemy. I w sumie skoro na obecny moment nie stać mi na żadną lepszą broń, to... Siła blokowania plus 1, czas trwania odnowień minus 4? Mogło być gorzej. I tak, tym razem skoro idziemy, co? Od razu bym skręcił w las z drogą i tam spróbujemy poszukać jakieś, nie wiem, szczęścia czy czegoś. Może królików się zobaczy. I w sumie byłem u krawca, to mógłbym odebrać zadanie, a jak zwykle ja głupi, zły, niedobry. No nie wziąłem go. No cóż, taki już chyba urok bycia mną, że się o tym nie myśli za bardzo. Chociaż, żeby nie było dalej, będę się tłumaczył tym samym, że wróciłem do gadania i grania jednocześnie po długiej przerwie. I... coś nie widzę tego lasu. Ale dobra, przynajmniej jest droga. Pobocznek? Coś przydatnego to w ogóle dawało? Zobaczmy, odnowienie zdrowia, tak, dobra. Pobocznek jest nawet fajny. Okej... Usuwamy kamienia, żeby nie tracić za dużo many. No i kolejne mięso. Nie wiem w sumie nawet po co to tak szczerze robię, chociaż... Dobra, kogo ja kłamuję? Mówię, że nie wiem, a wiem, przecież ja liczę na królicze skóry. Każda skóra królika jest w sumie warta kilkanaście. U krawca, który tu mam akurat pewność, daje najlepszą cenę, więc... Dobra, przechodzimy w dalszą część i teraz jesteśmy... Na polach z drogą? Nie. Na interesującym miejscu. Okej, miejmy nadzieję, że nie będę tego żałował. Jak tam statystyki? Pragnienie 15, dobra. Zażegnajmy to wszystko. Mam jeszcze trochę wody ze sobą, nie powinno być problemu. Jeleń. Ojejo. Szkoda, że nie zauważyłem tego jelenia. Może udałoby się go wtedy złapać, pokonać i w ogóle, a tak to niestety. Przepadł, prawdopodobnie. Dobra. Ja muszę sprawdzić jedną rzecz, czy da się gdzieś... zmniejszyć. Nie, nie da się zmniejszyć interfejsu, niestety. Nie ukrywam, jest to taki, moim zdaniem, trochę minus, bo dla mnie, gdyby ten interfejs to wszystko było połowę mniejsze, byłoby fajnie bardzo. Miałbym bardziej przejrzysty widok na otoczenie i wszystko, tak to niestety. Się męczyć. A, dziwo, nie mogę znaleźć nigdzie żadnych wrogów. Takie trochę smutne. Chociaż wiecie, no to mogę być ja, gdzie nieostrożnie idę, nie patrzę, czy cokolwiek. A w rzeczywistości może tu być od groma zagrożeń jeszcze więcej. Po prostu. Pewnie to moja wina, jak zwykle. Dobra, teraz jesteśmy w lesie. Okej, królik, tak, standardowy schemat. Dobra, jak tam z głodem i pragnieniem? Okej, jeszcze w porządku jest. Może powinienem chodzić o mniejszą ilość pól. Też dobra, widziałem lisa. Dobra, mam problem. Okej. Udało się. Bo jedna szansa na przetrwanie. Brawo, nieźle, naprawdę dobrze się nam tu udało.
Widzę tylko, co z najgorszym problemem po tym, jak już pokonaliśmy tego wilka. On nigdy nie jest sam. Wiemy, że tam jest ich więcej, a to najgorsze w tym wszystkim jest, że mogą przyjść tu zaraz. A ja nie mam energii, nic. Widzę, że nie mam nic na regenerację energii za bardzo. Niedobrze. Więc moim jedynym rozwiązaniem jest póki co uciekać. I dobra. Całe szczęście mnie nie zauważy. Muszę uciekać. Bo jeszcze bandyci. Bez energii nie mogę nic zrobić. To jest właśnie największa. Powiedzmy sobie szczerze. Dziękuję. Bandyci i wilki biją się. Oj, czyli pokonali wilka. Dobra. W takim wypadku to już chyba mój koniec, jeśli zrobię tego jakoś mądrze. Tak. Muszę po prostu wiać. Innej opcji nie ma. Niż ucieczka. Chociaż wiem, że to jest niemożliwe. Tak naprawdę. Dobra, mamy kamień. To mój jedyny sposób na to, żeby przetrwać. Używanie kamieni jako blokad. Aha, super. Jeszcze bym jelenia mógł polować, gdyby nie oni. Dobra, spokojnie. Spokojnie, gwiezdny kluczu. Mamy koniec mapy. Udało się. A. Mogą przełażyć. Super. Dobra. Okej. Czyli... Tak naprawdę... Zostałem uratowany przez jakiś tajemniczy efekt. Dobra. Udało się. Jak tam? Dobra, może lepiej będzie zobaczyć jeszcze jak tam z ranami. Nie jest za dobrze, na szczęście mam poboczniaka, który może trochę ustabilizować tę głowę. Głód i pragnienie, no niestety, nie w najlepszym stanie. Ale dobra, mięso się zepsuje za 2 dni, ser za 2 dni. Mięso daje odporność na głód dodatkową i podbija morale, to póki co zjedz ser. Aha. No nieźle. No i napić trochę wody. I teraz jedyne co nam zostało to jakoś odnowić całą naszą energię i wszystko i czy na to, że może przeżyjemy. Ale proszę, proszę, kto by się spodziewał. Spory fart. Ale do poziomu dalej niestety jest strasznie daleko. W sumie to można powiedzieć taka największa zaleta, wada tej gry. Dobra, byłem gdzieś tutaj. I nie wiem, może spróbuję w ten sposób dojść do miasta? Nie wiem, jeśli to nie tutaj, to ja już... No nie będę ukrywał prawdopodobnie... Dobra, jesteśmy w odpowiednim miejscu. Teraz już to widać. Tak więc wracamy do wioski. O ile to jest to miejsce, o którym myślę... Nie, jesteśmy jedno pole niżej jeszcze chyba. Albo wioska? Nie, ja już się sam gubię w tym wszystkim. Bo do młyna, żebym znalazł. Chyba do młyna. Ja? Jestem przy młynie. Jednak, nie ukrywam, gra jest dosyć ciemna nocą. Mam jakoś to rozjaśnić. Nie wiem, czy się uda, ale będę musiał spróbować. Chociaż może aż tak strasznie źle nie będzie. Zresztą się sprawdzi na YouTubie bezpośrednio. Dobra. Okej, na obecny moment mamy 20 parę minut. Prawda, nie były to jakieś nie wiadomo jak pełne minuty i w ogóle wspaniały czas. Nie jest zmarnowanie ani trochę. No ale jednak był. Po prostu, więc... Ja teraz tutaj gotuję tak chciałem powiedzieć, gotuję miasto, gotuję mięso. Dobra, ile chcę spać? 1 dzień. I w takim wypadku... Właśnie zapłaciłem za łóżko.
Tak więc idziemy, odłożyć oczywiście do skrzynki rzeczy. Ewentualnie, chociaż nie ukrywam, raczej bym nie odkładał niczego. Wszystko może się przydać. Ale okej, w następnym epizodzie postaram się jakoś to lepiej uporządkować. Na obecny moment ja wam dziękuję. I w sumie mówię to porządkując za kół. No i zapisujemy, śpimy do której? Powiedzmy, że do 9. Dostajemy trochę bonusa. Niestety nie jest on jakiś wielki, tylko 630 ruchów. Mam takie bonusy. Szkoda, można było pospać trochę dłużej, byłoby lepiej. Nie mi oceniać, jest jak jest. Więc ja dziękuję, wychodzimy do głównego menu. I to by było na tyle dzisiaj. Tak więc, trzymajcie się. Hej, hej.